W imieniu organizatorów firmy Intermag, portalu warzywa.pl oraz firm PNOS Ożarów Mazowieckich, Hazera Poland, Seminis, Bejozaden Poland oraz naszego gościa specjalnego, pana Marcina Niedobylskiego z firmy Agrospec. Serdecznie witam naszych widzów na dzisiejszym webinarium Ogórek i pomidor gruntowy, maksymalizuj plon. Szanowni Państwo, przed nami 6 prezentacji naszych dzisiejszych ekspertów i według kolejności wystąpią dla Państwa pan Dariusz Kacprzak z firmy PNOS Ożarów Mazowiecki, pani Małgorzata Zadura z firmy Hazera Poland, witamy serdecznie, pan Jan Wcisło z firmy Intermag, pan Mariusz Konkol oraz pan Radosław Grabowski z firmy Bayer, reprezentujący markę Seminis, pan Paweł Bednarek z firmy Bejozaden Poland oraz nasz gość specjalny, pan Marcin Niedobylski z firmy Agrospec. Witam serdecznie Państwa i drodzy Państwo, zaczynamy. Przed nami każdy z Państwa, każdy z naszych ekspertów ma 15 minut na swoją prezentację, po tym czasie kilka minut na dyskusję, także zachęcam gorąco do zadawania pytań na czacie. I naszych widzów zapraszam na pierwszą prezentację, pan Dariusz Kacprzak i firma PNOS Ożarów Mazowiecki. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Dariusz Kacprzak, dyrektor handlu rynku Profi, przedsiębiorstwa nasiennictwa i ogrodniczego szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim. Miło mi, że mogę z Państwem uczestniczyć w tym webinarium, a również przedstawić, co mam do zaoferowania, jeśli chodzi o bardzo szeroki asortyment odmian firmy PNOS i firm współpracujących z nami. Będzie mi miło również wysłuchać firm konkurencyjnych. Zawsze człowiek całe życie się uczy, więc chętnie również posłucham, co inne firmy mają do przekazania. Na pewno jest to również lekcja dla każdego z nas. Jeśli chodzi o firmę PNOS Ożarów Mazowieckich, jest to jedna z najstarszych firm hodowlano-nasiennych na naszym krajowym rynku. Firma, która zajmuje się hodowlą, nasiennictwem ogrodniczym wielu gatunków. Dzisiaj mówimy o gatunku ogórek. Ogórek w uprawie polowej. Jest to bardzo szeroki wachlarz odmian, jeśli chodzi o ten gatunek w ofercie PNOS Ożarów Mazowieckich, ale oczywiście z uwagi na to, iż firma PNOS od kilku lat współpracuje ze znanymi hodowlami europejskimi w kilkunastu, właściwie w kilkudziesięciu gatunkach, również w swoim portfolio odmianowym, czyli w ofercie naszej mamy odmiany takich firm jak Moravosit, jak Semilas Fito, jak firma ZKI. Są to firmy, które od wielu lat goszczą na naszym krajowym rynku, proponując w przypadku ogórka odmiany z tak zwaną przewagą kwiatów żeńskich, jak również odmiany partenokarpiczne. Tu w naszej ofercie mamy odmiany z przewagą kwiatów żeńskich, głównie polecane do kiszenia, jak również odmiany partenokarpiczne, najczęściej wybierane przez producentów warzyw świeżych, przez producentów, którzy produkują ogórki do konserwowania, czy chociażby na ogórki małosolne. Jeśli chodzi o asortyment, jeśli chodzi o bogaty wykaz odmian, którymi handlujemy, ja chciałem tylko przybliżyć kilkanaście takich najbardziej popularnych odmian, które zostały wybrane przez nas, przez dział Profi firmy PNOS Ożarów Mazowieckich, a w tym dziale Profi jestem ja, jest koleżanka Dorota Bultek i my obydwoje chętnie z Państwem możemy wymienić się uwagami, chętnie Państwu pomożemy merytorycznie
dobrać właściwe odmiany. Handel w firmie Pnosa Żarów Mazowieckich odbywa się głównie przez sieć dystrybucyjną czy dotarcie do tych takich bardzo dużych plantatorów. Zatem zawsze możecie Państwo skorzystać z naszych porad. I jako pierwszą taką odmianę, którą już wiele lat polecamy, wiele lat mamy bardzo pozytywne opinie plantatorów na temat tej odmiany. Jest to odmiana z tak zwaną przewagą kwiatów żeńskich, odmiana mieszańcowa ogórka hodowli Pnos, nazywa się Zefir. Jest to wczesna, konserwowa i do kwaszenia odmiana ogórka o stosunku długości do grubości owocu 3:1, a zatem owoc taki typowo przeznaczony do, tak jak powiedziałem, czy do kiszenia, czy do chociażby konserwowania. Intensywnie zielona skórka, jasne smugi do około połowy owoców, wysoki wskaźnik plonu wczesnego. W tej odmianie ten plon wczesny nawet to dochodzi do około 15 ton z hektara. Przy ogólnym plonie 50 ton z hektara, ja tutaj liczby podaję przy takiej tradycyjnym prowadzeniu plantacji. Myślę, że oczywiście wielu plantatorów, wielu z Państwa, którzy teraz nas słuchają czy oglądają, również stosuje nowoczesne technologie, jeśli chodzi o produkcję, stosuje nawadnianie, stosuje ściółkowanie czarną folią i myślę, że tu wtedy te plony rzeczywiście będą wzrastać, ale będą maksymalnie zoptymalizowane z uwagi chociażby na ekonomikę produkcji ogórka. Odmiana Zefir charakteryzuje się poza jakością plonu, poza jakością wyrównanych owoców, to wysoką tolerancją namączniaka rzekomego i odpornością namączniaka prawdziwego. Drugą odmianą z portfolio firmy Pnos jest odmiana Lokata, również ogórek o stosunku długości do grubości 2:8:1 w maksymalnym plonie przy nienawadnianych plantacjach około 55 ton z hektara, wysoka tolerancja namączniaka rzekomego, bardzo często sięgany przez producentów ogórka z uwagi na wyjątkowo wyrównany kształt, na powtarzalność plonowania, średnio wczesne wejście w okres plonowania, ale długie okno zbioru, długie okno plonowania tej odmiany. W praktyce czy odmiana Zefir, czy odmiana Lokata potrafi dawać nam plony przy oczywiście odpowiedniej agrotechnice upraw do pierwszych przymrozków, a zatem są to odmiany wyjątkowo żywotne, jeśli chodzi o rośliny i wyjątkowo długoplonujące. Trzecią odmianą, którą chciałem przybliżyć z historii odmian firmy Pnos, odmiana Portal. Jest to również średnio wczesna odmiana ogórka. Owoce, zielone owoce z jasnymi smugami do około 2/3 długości owocu. Nieliczne grube brodawki rozłożone równomiernie na po całej powierzchni. Odmiana tak polecana na konserwowanie, jak i na kwaszenie. Wysoka odporność namączniaka rzekomego i całkowita odporność namączniaka prawdziwego. Z nowości Pnosożarów Mazowiecki, nowa odmiana, która jest jeszcze zakodowana, jest to symbol hodowlany G17. Jest to wczesna, bardzo obiecująca odmiana ogórka z przewagą kwiatów żeńskich. Doskonale sprawdza się wszelkiego typu kiszarniach, czy to będą kiszarnie silosowe, czy to będą kiszarnie zakiszające poprzez pojemniki, czy też beczki. Wysoki plon wczesny, rośliny już po 35-40 dniach od wschodów zaczyna plonować, a zatem bardzo ciekawa, obiecująca odmiana ogórka. Na tą chwilę jeszcze cały czas na etapie testowania, a zatem wszystkich chętnych, którzy chcieliby sprawdzić tę odmianę, zapraszam do kontaktu z nami, dlatego nie będę może dłużej o niej mówił. Natomiast z innych odmian, które chciałem przybliżyć, jest to odmiana Aloe.
z firmy Morawo Seed. Jest to nasz partner od ponad 12 lat w biznesie nasiennym na terenie Polski. Jesteśmy oficjalnym dystrybutorem tej marki u nas tu w kraju. Odmiana Aloe doskonale się sprawdziła, jeśli chodzi o producentów ogórka do kiszenia. Doskonale sprawdziła się, jeśli chodzi o producentów ogórka na świeży rynek. Jest to również odmiana z tak zwaną przewagą kwiatów żeńskich, równomiernie, wiernie plonująca przez cały cykl uprawy. Odmiana wczesna, grubobrodawkowa, zielona barwa owoców z jasnymi smugami, tak jak Państwo tu na fotografii widzicie. I następna odmiana, najbardziej popularna z Morawo Seed tu u nas w sprzedaży, w naszym upowszechnianiu odmian, odmiana Alice. Jest to średnio wczesna odmiana ogórka, również o grubej brodawce, zielonej barwie owocu, skórki owocu, grube, tak jak widać, grube brodawki, również równomiernie rozłożone na całej długości roślin, na całej długości owoców. Stosunek długości do grubości też 3:2 do 1. Wiernie plonująca, chętnie sięgana przez producentów z uwagi na chociażby powtarzalność plonu. I z tej firmy również odmiany partenokarpiczne, ponieważ omówiłem w gruncie rzeczy głównie odmiany do tej chwili, odmiany z przewagą kwiatów żeńskich, a zatem te najbardziej cenione, jeśli chodzi o procesy zakiszania, najdłużej utrzymujące się w beczkach czy też silosach. Teraz chciałem mówić odmiany partenokarpiczne, a zatem odmiany na zupełnie innym charakterze uprawy, zupełnie innym również przeznaczeniu. Odmiana, najnowsza odmiana z Morawo Seed, odmiana Hermina, odmiana przeznaczona tak do uprawy na otwartym gruncie, jako do, chociażby do uprawy pod osłonami. Odmiana wczesna z tak zwanym efektem multifruit, czyli kilka, dwa, trzy owoce na węźle. Duże brodawki, gęsto rozłożone, tak jak widać na całej powierzchni ogórka, owoc smukły, owoc o długości, w stosunku długości do szerokości 3:6 do 1, a zatem wyjątkowo smukły, nie przerastający na długość. Ciemnozielony, bez brust, doskonale nadający się na tak zwane ogórki małosolne, jak również do chociażby do konserwowania czy na świeży rynek. I odmiana Orfeus. Orfeus jest odmianą, która już kilka lat gości u wielu plantatorów na ich plantacjach. Odmiana również partenokarpiczna, o rzadszej brodawce. Tak jak widać, ta brodawka jest głównie rozłożona w środkowej części owocu. Stosunek długości do grubości 3:2 do 1. Odmiana tolerancyjna na mączniaka rzekomego, odporna na mączniaka prawdziwego, czy też odporna na wirusa mozaiki tytoniu. Mizurga mozaiki ogórka, przepraszam, przejęzyczenie. I ostatnia z odmian z Morawo Seed przedstawianych tu na dzisiejszym webinarium, odmiana Zuzana. Odmiana średnio wczesna, oczywiście mieszańcowa, o średnim wzroście roślin. Tu owoce mięsiste, kształtne, rzadko grubo osadzone brodawki, ale wyrównane na całym praktycznie owocu. Owoce pozbawione goryczy, stosunek długości do grubości 3:2 do 1. Również do uprawy tak w gruncie, jak i pod osłonami. I z odmian, które od 2 lat testujemy na terenie wielu gospodarstw w Polsce i już również uprawiają niektórzy plantatorzy ogórka. Odmiana Conil jest to odmiana z hiszpańskiej firmy Semillas Fito. Semillas Fito jest to firma, która jest bardzo mocna w kilku gatunkach, czy to będzie pomidor, czy to będzie papryka, czy bakłażan. Tu akurat omawiam odmiany grubej brodawce partenokarpicznych odmian dwóch ogórków. Jedną z nich jest Conil, który jest stosunek długości do grubości 3:2 do 3:4 do 1.
tworzy bardzo duże, bardzo kształtne owoce, nawet do długości 14 cm, a zatem polecane głównie na tak zwane ogórki małosolne. Odporność na mączniaka prawdziwego, tolerancja na mączniaka rzekomego, owoce ciemnozielone. A zatem dla tych wszystkich, którzy mają rynek na ciemniejszą barwę skórki owoców, na owoce ciemniejsze, ale jednocześnie kształtne i sama roślina wydaje rzeczywiście powtarzalne plonowanie przez cały okres plonowania w ciągu sezonu. I następna odmiana również z tej firmy, odmiana Bezal, również partenokarpiczny ogórek konserwowy. Tu jest ciemniejsza barwa skórki od Komila, wyjątkowo wyrównana, gęsta, ale gruba brodawka, do dwóch owoców węźle, owoce genetycznie pozbawione goryczy, mocny, silny system korzeniowy, wyjątkowo mocny wigor. Myślę, że wyjątkowa odmiana, jeśli chodzi o wyrównane owoce z tej hiszpańskiej firmy. I firma, z którą współpracujemy również od 2020 roku, ale która już na terenie Polski znana jest od jakichś 8 lat. Firma ZKI, jest to węgierska hodowla ogórka i papryki. Jeśli chodzi o ogórek, największą popularność w ogórkach do gruntu, ale również do tuneli czy do szklarni, zdobył w tej chwili sobie właściwie jakością plonu, czy wyrównaniem, czy strukturą wnętrza, ogórek odmiany Brutus. Jest to bardzo wczesna odmiana ogórka z kolcami, głównie z przeznaczeniem na ogórki małosolne. Stosunek długości do grubości 3,1 do 3,3 do 1, nawet 3 do 4 owoców na węzeł. Jest to ogórek tak zwanego typu, wegetatywnego, mocny rozwój pędów bocznych i mocny system korzeniowy, doskonała odporność na stres, głównie z uwagi na to, iż właśnie ten rozrost pędów czy mocny system korzeniowy sprowadza się chociażby do tej tolerancji, do tej doskonałej wręcz tolerancji na stres. Myślę, że odmiana, która właściwie potrafi maksymalnie oddać zadbanie, jak gdyby, czyli stworzenie jej optymalnych warunków do wzrostu, oddać maksymalnym plonem. Nie chcę się tu wypowiadać o wielkościach plonu, bo to jest uzależnione od wielu czynników i myślę, że każdy plantator doskonale o tym wie. Jeśli chodzi o drugą odmianę, która w tym roku weszła już do produkcji w wielu gospodarstw, wejdzie do produkcji, a była do tej pory na etapie testów, jest to nowa odmiana ogórka 6513, również o bardzo kształtnych owocach, grubej brodawce, lekkich bruzdach, jeśli chodzi o sam przekrój owoców. Stosunek długości do grubości tu jest 3 do 1, do 3, 2 maksymalnie. 2-3 owoce na węzeł, wyjątkowa odporność na choroby grzybowe i wirusy. Odmiana szczególnie polecana do nie tylko konwencjonalnej produkcji, ale również do produkcji ekologicznej, tak na świeży rynek, jak również do przemysłu przetwórczego. Myślę tutaj o wszelkiego typu konserwowych ogórkach, czy również na świeżym rynku, myślę tutaj o ogórkach tak zwanych małosolnych. Odmiana nadaje się i jest polecana oczywiście do zbioru mechanicznego i nadaje się, tak jak poprzednia Brutus i następne, do intensywnej produkcji polowej. I odmiana następna, chciałem omówić, która w wielu rejonach jest bardzo szeroko uprawiana na dużym areale, odmiana partenokarpicznego ogórka Malika. Jest to ogórek o jasnym owocu, ogórek o grubej brodawce, głównie przeznaczony na tak zwane ogórki małosolne, ale w przypadku ogórki Malika
plantatorzy od kilku lat również z doskonałym efektem tego ogórka zakiszają. Oczywiście kiszenie ogórka partenokarpicznego nie jest tak długie, jeśli chodzi o okres przechowywania jak ogórka z przewagą kwiatów żeńskich, ale jak wiemy, wielu plantatorów nauczyło się kisić ogórka partenokarpicznego i ma doskonałe efekty, jeśli chodzi o sam proces przetrzymywania tego ogórka na kilka miesięcy od procesu zakiszania. Owoce regularne, cylindryczne, nie ma tendencji do deformowania się, czy do tworzenia tak zwanych bliźniaków. Jeśli chodzi o odporność na choroby, tu jest bardzo mocna i duża tolerancja na mączniaka rzekomego, odporność na mączniaka prawdziwego. Sama odmiana nadaje się do intensywnej produkcji tak w tak zwanych uprawach konwencjonalnych, jak również w uprawach ekologicznych i odmiana, która się nadaje do produkcji, do zbioru, przepraszam, za pomocą wszelkiego typu chociażby tak zwanych samolotów. W związku z tym myślę, że godna uwagi i od wielu lat uprawiana na terenie naszego kraju. To akurat widzę po wielu powiedzmy bytnościach w szeregu gospodarstw. Tu macie akurat Państwo zdjęcie ze zbioru tej odmiany. Myślę, że warto się zainteresować bardzo szerokim asortymentem, jeśli chodzi o ogórki. Tu mamy jedna z ostatnich plansz, którą chciałem przedstawić. To są również odmiany, które mamy do produkcji nie tylko gruntowej, ale i tunelowej czy szklarniowej. Ja tu się chciałem pochwalić, nie wiem, czy będzie to widać. Myślę, że nie bardzo, ale to są ogórki z dzisiejszego zbioru u jednego z gospodarstw, które w szklarniach hoduje ogórka odmiany Cassius. On tutaj jest opisany jako odmiana typowo szklarniowa i tunelowa. To tak na zakończenie, żebyśmy nie tylko mieli suche przekazywanie wiedzy, ale też żeby pokazać, że ogórki już są produkowane, już są zbierane i już są sprzedawane, jeśli chodzi o gospodarstwa towarowe, czy też gospodarstwa wielkotowarowe. Myślę, że wyczerpałem, że tak powiem, swój zakres czasowy. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, bardzo proszę, chętnie na nie odpowiem. Tak, dziękujemy bardzo serdecznie. Pan Dariusz Kasprzak, firma PNOS Ożarów Mazowiecki. Czas już troszeczkę nam się kończy, ale mamy dwa pytania od naszych widzów do pana Dariusza. Pan Piotr pyta o ofertę, odmianę, którą mógłby pan polecić z oferty pana firmy, jeżeli chodzi o typowo owoc jasny ogórka. I od razu drugie pytanie od pana Daniela. Polecane odmiany do upraw ekologicznych. Te informacje dziś się już pojawiały w prezentacji, ale jakby pan mógł tak zebrać i jeszcze powiedzieć właśnie o ofercie nasion do upraw ekologicznych i w ogóle odmianach, które idealnie się nadają. Także te dwa pytania. Więc myślę, że jeśli chodzi o pierwsze pytanie o ogórki o jasnym owocu, czyli o jasnej skórce i grubej brodawce oczywiście, z odmian partenokarpicznych jest to odmiana Malika. Jest to odmiana, która ma stosunek długości do grubości, tak jak mówiłem, 2,8 do 3 do 1, a zatem odmiana, która bardzo dobrze i długo będzie nam, że tak powiem, utrzymywała stosunek długości kształtu do długości, szerokości, przepraszam, do długości. I z odmian o przewadze kwiatów żeńskich, bardzo dobra odmiana, która również jest o jaśniejszym kolorze skórki, to jest odmiana Portal, jest to odmiana mieszańcowa hodowli PNOS Ożarów Mazowiecki. Jeśli chodzi o drugie pytanie o odmiany do produkcji ekologicznej, ja muszę powiedzieć, że mamy kontakt z wieloma gospodarstwami ekologicznymi na terenie Polski. Gospodarstwa te chętnie sięgają po nasze odmiany, ponieważ one rzeczywiście z uwagi na wyjątkową tolerancję na rzekomego mączniaka czy inne choroby, albo będzie tolerancja, albo będzie odporność, zyskały sobie przychylność tych gospodarstw rzeczywiście z uwagi na mniejsze w tej chwili
mniejsze możliwości zastosowania jakichkolwiek preparatów, już nie mówię tu o preparatach chemicznych w żadnym wypadku, ale chociażby biologicznych. Myślę, że jedną z odmian do tak zwanego kiszenia, czyli przewaga kwiatów żeńskich, to jest odmiana Zefir i ta się doskonale sprawdza z hodowli pnosłożarów mazowieckich. Jeśli chodzi o odmiany partenokarpiczne, czyli te do bardzo intensywnej produkcji, chociażby do produkcji małosolnych ogórków, czy też świeżego rynku. To jedno z popularniejszych odmian, która się sprawdza w gospodarstwie ekologicznym, jest to odmiana Brutus, czy również odmiana Malika i najnowsza odmiana ZKI 6513. Te odmiany poleciłbym bezproblemowo, jeśli chodzi o plantatorów produkujących warzywa tak zwane bio. I to myślę, że wyczerpuje te dwa pytania. Dziękuję ślicznie, pan Dariusz Kacprzak. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów, którzy dołączyli w międzyczasie do naszego webinarium Ogórek i pomidor gruntowy, maksymalizuj plon. Zachęcam, żeby zostali Państwo z nami do końca. Na koniec nasz ekspert, gość specjalny z firmy AgroSpec oraz quiz z nagrodami dla Państwa. A już teraz szybciutko przechodzimy do kolejnej prezentacji pani Małgorzaty Zadury z firmy Hazera Poland. Zapraszam serdecznie. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Witam wszystkich po drugiej stronie ekranu serdecznie. Widzę, że przed Państwem, przed wszystkimi słuchaczami niełatwa rzecz do zrobienia wyboru w tej chwili odmian, bo oferta prezentowanych odmian zarówno ogórków, jak i pomidorów jest olbrzymia, więc proszę się bardzo skoncentrować, żeby rzeczywiście wybrać odmianę dla siebie, bo widzę, że nie jest to łatwe, bo tych odmian jest naprawdę bardzo dużo. Ja nazywam się Małgorzata Zadura, reprezentuję firmę Hazera Poland i w naszej ofercie są produkty pochodzące zarówno z Hazery, ale również z francuskiej firmy Wilmorin Mikado, z firmy Harris Moran Kloss i z włoskiej firmy Isi Sementi. I tak się składa, że wszystkie te firmy prowadzą hodowlę pomidora gruntowego. I z wszystkich tych firm wybieramy odmiany, które testujemy w Polsce i wybieramy takie, które najbardziej są dostosowane do naszych warunków uprawy. Ja wybrałam tak naprawdę w opisie kilka tych odmian, ponieważ ten 15 minut to jest naprawdę bardzo krótko, więc o wszystkich odmianach nie będę mówiła. Przyznam szczerze, że pominęłam odmiany, które wydaje mi się, że są bardzo dobrze znane, między innymi ta, która jest tutaj na zdjęciu z zbioru w październiku. Mam nadzieję, że doświadczeni producenci pomidora gruntowego wiedzą, że na tą końcówkę zbioru najlepiej, znaczy jedną z odmian, która się bardzo dobrze sprawdza, jest bardzo popularna, to jest odmiana Pietra Rosa i od tej odmiany jak gdyby mogę zacząć. Tu pokrótce przygotowałam taką planszę, żeby pokazać Państwu, jak można te odmiany podzielić, jeżeli chodzi o wielkość owoców, o typ owoców, a co za tym idzie o formę zbioru czy uprawy i o przeznaczenie. Jest pierwszy blok odmian, to są te typu blok, to są takie odmiany, takie spłaszczone śliwki, my je nazywamy typu blok. Odmiany zazwyczaj między 60-90 gramów, to są odmiany czysto przeznaczone do zbioru kombajnem, pod tym kątem hodowane, czyli odmiany, które się bardzo łatwo odchodzą od szypułki, a jednocześnie mają dobrą trwałość polową i pozbiorczą, która pozwala na zbiór kombajnowy i dostarczenie dobrej jakości towaru do przemysłu. Potem mamy taką grupę pomidorów, które ja nazywam uniwersalne. Często producenci mówią na to pomidory typu Lima, bo to są takie śliwki, pomidory o kształcie wydłużonym, które mają wielkość takie 100 gramów plus, między 100 gramów a 120 gramów najczęściej. I tu to są odmiany uniwersalne zarówno pod względem przeznaczenia, że można je stosować dla przemysłu, czyli na przeciery,
do produkcji na mrożonki i do puszki, ale też można te odmiany oferować na rynek świeży. I to jest ta grupa Scooter, Zeppelin, Vacuero i C317. Potem jest grupa pomidorów okrągłych, które są uprawiane w Polsce do zbioru tylko i wyłącznie ręcznego. I to są odmiany też uprawiane na przecier i cieszą się sporą popularnością, między innymi takie odmiany jak Red Diana, ale są też dwie nowe, Red Morning, Red Duce, które opiszę za chwileczkę tak dokładniej, ale też odmiany, które już od dawna sprzedajemy, jak Olga i Hector. I są jeszcze pomidory typu saladette, czy też to też określamy często w Polsce jako taki pomidor w kształcie śliwki. To są zazwyczaj już większe pomidory, powyżej 120 gramów. W innych krajach często są uprawiane jako typowe odmiany na rynek świeży, bo to są odmiany zazwyczaj też ładnie wyglądające, z połyskiem, o dobrej trwałości też, ale jednocześnie to są odmiany bardzo smaczne. U nas używane są również troszeczkę jako takie uniwersalne odmiany pod kątem przeznaczenia, natomiast zazwyczaj są to odmiany do zbioru ręcznego. No i teraz wracając do tych pomidorów przeznaczonych typowo pod zbiór kombajnem, te typu blok, które zazwyczaj nie osiągają wielkości powyżej 100 gramów, one są tak właśnie w przedziale między te 60 a 90 gramów. Przeznaczenie, tak jak jest wypisane, typowy przemysł, wiele z tych odmian można używać nie tylko na przecier czy na soki, ale również do konserwowania w całości czy do mrożenia. I ustawiłam tutaj, wymieniłam te odmiany w kolejności wczesności, czyli Jet jako ta odmiana bardzo, bardzo wczesna, potem zaraz w kolejności wczesności Edimar i Peroro. To są ciągle odmiany wczesne, takie do zbioru jeszcze nawet w sierpniu, do końca sierpnia i początek września. No i potem Pietra Rosa to jest ta odmiana do późnego zbioru, już takiego październikowego. Mamy też odmianę Faber, bardzo późną, też do zbioru październikowego. Bardzo Państwu ją polecam. To jest nowa odmiana z włoskiej firmy Issi Sementi. Myślę, że warto tą odmianę również wypróbować. Tak jak powiedziałam, rozwinę się w opisie bardziej, jeżeli chodzi to o odmiany nowe, nowo wprowadzone. Natomiast Państwo mogą zadawać pytania odnośnie innych odmian. Jeżeli są jakieś pytania, to z chęcią na nie odpowiem. A w opisie nowe odmiany. Peroro jest odmianą typu blok, czyli to, co Państwu mówiłam, to na zdjęciu świetnie widać, jak te owoce, jaki mają kształt. Roślina jest taka, to jest roślina o silnym wigorze, o mocnym wigorze, ale o kompaktowym wzroście, czyli o krótkich międzywęźlach. Dlatego my zalecamy zagęszczenie tych roślin. Oczywiście, jeżeli chodzi o tą obsadę na hektarze, wiem, że Państwo bardzo różnie to robią. Niektórzy nie zmieniają obsady ze względu na to, że jesteście przygotowani do zbioru w określonym sposobie sadzenia. My zazwyczaj polecamy jednak regulowanie obsady w zależności od tego, jakie odmiany są, bo odmiany są bardzo różne. Część z nich wymaga zagęszczenia, część wręcz przeciwnie, mają tak silny wigor, że dobrze jest zejść z obsadą poniżej 25 tysięcy roślin na hektarze. W tym wypadku, ponieważ roślina jest kompaktowa, zalecamy zagęszczenie tych roślin. Jednocześnie odmiana jest w miarę prosta do uprawy, intensywnie plonuje, tych owoców na roślinie jest bardzo dużo i jest bardzo łatwa do zbioru kombajnem. Pokażę jeszcze kilka slajdów, jeżeli znają Państwo odmianę Jet, bardzo wczesno, z tym, że Jet jest wcześniejszy od Peroro. Jak widzicie, kształtem te odmiany są zbliżone. Tu co prawda to zdjęcie jest wykonane w sierpniu i te odmiany są już po okresie, kiedy powinny być zebrane. Co tu fajnego można zobaczyć oprócz kształtu, że odmiany, które mają odporność na bakteriozę,
Ta bakterioza może występować, ale występuje zazwyczaj tylko na szypułkach i nie ma żadnych objawów choroby na owocach. Myślę, że to jest bardzo ważne. I drugi slajd, który wykonałam w tym roku, to jest pole doświadczalne, ale chcę Państwu je pokazać, dlatego na tym zdjęciu w kadrze głównym są dwie odmiany. Po prawej stronie jest odmiana Peroro, po lewej jest odmiana Edimar. Dla uważnego obserwatora widać, że te odmiany mają bardzo dobry, bardzo podobny potencjał, jeżeli chodzi o wiązanie owoców. Tych owoców na roślinie jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast po prawej stronie te owoce są ciutkę większe, czyli Edimar ma mniejsze pomidory, może tych pomidorów jest więcej na roślinie, na Peroro te owoce są zdecydowanie większe. Suma summarum, plonowo myślę, że w niektórych warunkach to będzie na korzyść Peroro, jeżeli chodzi o plon. Tutaj pole troszeczkę, jak widzicie, ta lokalizacja, zresztą ten rok był dosyć mokry, to akurat było trochę przylane, więc w tym sierpniu już rośliny były zniszczone troszkę przez alternariozę między innymi, ale to zdjęcie też pokazuje, ponieważ obsada na doświadczeniu jest dla wszystkich odmian jednakowa i tu widzimy, że no jest sporo miejsca, to też chodzi o to, żeby dobrze te rośliny dochronić, ale odmiana, która jest w lewym rogu i to jest akurat odmiana C317, ma bardzo silny wigor i tam już właśnie widać było, że w sierpniu w ogóle nie można było stąpnąć nogą, czyli ta obsada dla C317 była, no niestety było za dużo tych roślin, a dla odmiany takiej jak Edimar czy Peroro to zagęszczenie mogłoby być większe. Następna odmiana z kategorii tych typowo kombajnowych odmian i to jest taka odmiana, że jeżeli na przykład uprawiamy pietrarozę, to możemy alternatywnie spróbować Fabera, bardzo Państwa do tego namawiam. Zresztą co tutaj jest jeszcze ciekawe w tej odmianie, ale to za chwileczkę powiem. To jest odmiana na końcówkę, naprawdę na ostatni moment zbioru, ma bardzo dobrą trwałość polową i trwałość taką pozbiorczą. Dlatego nadaje się do przetrzymania na polu i do zbioru w samej końcówce zbierania pomidora, czyli odmiana z kategorii późnych. Jednocześnie odmiana o bardzo silnym wigorze roślin, więc tu też to zagęszczenie, szczególnie jeżeli ktoś ma bardzo dobre warunki uprawy, to trzeba rozważyć jednak, żeby tych roślin posadzić mniej, żeby móc je dobrze dochronić. Owoce o masie średniej, takiej około 80 gramów, oczywiście tu są też owoce, które dorastają do 100 gramów, ale ja średnio podaję, że to jest około 80 gramów. To są bardzo twarde owoce, mają bardzo grubą ścianę. Odmiana z Easy Sementi, oni wprowadzili do tej odmiany takie oddzielne oznaczenie, żeby wyróżnić tą odmianę, że ma wyjątkowo wysoką trwałość polową. I co tu jest jeszcze ciekawe, że ta odmiana ma odporność na raka bakteryjnego pomidora, tolerancję ma na raka bakteryjnego pomidora. Co prawda ja jeszcze nie spotkałam w polowej uprawie tej choroby, ale to jest choroba, którą spotykamy i w szklarniach, i w tunelach. I niestety może się tak zdarzyć, że prędzej czy później się choroba pojawi również w uprawie polowej. Wtedy może dobrze wybrać też taką odmianę z tolerancją. Następna grupa pomidorów, bardzo dobrze znanych i popularnych, to są te owoce śliwkowe, duże w typie saladete, które mają około 120 gramów i na plus. Ja bym je traktowała tak zamiennie, że no niektórzy wybierają dyno, niektórzy wybierają Galilei, niektórzy wybierają Pegaso. Trzeba pamiętać, że te wszystkie trzy odmiany mamy w asortymencie. Ja tu zwrócę szczególnie uwagę na Pegaso, bo to jest taka nowsza odmiana. Poziom wczesności, wielkość owocu jest bardzo zbliżona do dyno. Jest to bardzo plenna odmiana. Tutaj też jest możliwy zbiór maszynowy, chociaż zazwyczaj polecamy zbiór ręczny. To też zależy od tego, jakie jest przeznaczenie tego pomidora. Bardzo polecam Państwu również tą odmianę. Ma bardzo fajne, bo też jest dobra roślina, niezbyt silna, niezbyt łaba, łatwa w uprawie, więc
Bardzo polecam tą odmianę. Następnie z typu odmian o kształcie śliwkowym, wydłużonym, takich uniwersalnych odmian mamy kilka. W tej grupie są, tu też ustawiłam w kolejności wczesności, dałabym także skuter, Zeppelin, Vacuero mają dosyć podobny poziom wczesności. C317 jest odmianą bardzo późną i to są odmiany, które mogą być zbierane zarówno ręcznie, bo są stosunkowo duże i ten zbiór będzie dosyć wydajny, ale również mogą być zbierane kombajnowo, bo łatwo odchodzą owoce od szypułki. Tutaj szczególnie polecam Państwu odmianę nową z Harris Moran Kloss firmy. Myślę, że jest troszeczkę niedoceniana jeszcze ta odmiana, a ma bardzo ładne owoce, błyszczące i dobrze wybarwione. Polecałabym szczególnie tym z Państwa, którym być może nie uda się kupić nasion odmiany skuter. Skuter jest odmianą, którą często producenci, oprócz tego, że dostarczają tą odmianę do przemysłu, ale również sprzedają ją na świeżym rynku ze względu na kolor i szczególny połysk. Odmiana Zeppelin również ma bardzo dobry kolor i połysk, a jednocześnie jest wysoko plonującą i zdrową odmianą pomidora z pełnym pakietem odporności, więc to również bardzo tą odmianę polecam. I z tej samej grupy jest odmiana C317. Może to moje wrzucenie tej odmiany w ten segment jest dosyć kontrowersyjne, bo tą odmianę również polecam na końcówkę zbioru i tak naprawdę na końcówkę zbioru mechanicznego. Odmiana może być zbierana ręcznie ze względu na wielkość owoców, bo to są naprawdę duże owoce, na co w tej odmianie zwróciłabym szczególną uwagę, to jest wysokość plonu. Oczywiście to jest tak, że czym odmiany późniejsze, tym zazwyczaj plon z takich odmian jest wyższy. Odmiana ma dobrą trwałość też owoców i ma pełny pakiet odporności, więc dla tych osób zawsze mówię, że ci, którzy nie mają własnego kombajnu i czekają na ten kombajn przychodzi w odpowiednim momencie albo nie, to zawsze polecam takie odmiany uniwersalne, które można również zebrać ręcznie lub mechanicznie. Proszę Państwa, ja zawsze, znaczy od kilku lat podkreślam, że mamy szczęście, że pracujemy w firmie, która sprzedaje nasiona warzyw, bo tak naprawdę nie musimy się wysilać, jeżeli chodzi o promocję swoich produktów, a szczególnie tych produktów ostatecznych, czyli owoców i warzyw, bo to jest w tej chwili modne z wielu przyczyn. W internecie pojawiło się to zdjęcie o polskim pasie keczupowym. Przyznam szczerze, że bardzo mi się podoba to zdjęcie i jest mocno komentowane w sieci, bo to i na Facebooku, na Instagramie. Skądinąd jest to bardzo ciekawe, oczywiście to jest pas keczupowy stworzony z marek keczupów, niekoniecznie i zazwyczaj mówi się, że one są w około 52 stopnia szerokości geograficznej północnej. Nie bierze się to pod uwagę rejonu Milejowa czy Zamościa, gdzie produkcja pomidora również występuje, bo tu się tylko patrzy na to, że marka keczupu Daftona to jest z Błonia. Tym niemniej jest to bardzo ciekawe, że tak zawsze sobie mówimy, że się różnimy regionami produkcji, a jednak ten region jest w określonej szerokości geograficznej zlokalizowany. Czyli niby się różnimy, ale nie różnimy się aż tak bardzo. A jeżeli już mówimy o keczupie, to pod kątem produkcji na między innymi keczup polecamy pomidory okrągłe. Wiemy, że w niektórych regionach to są te odmiany w grupie odmian rekomendowanych. Takie odmiany jak Rediana, Red Duce, Red Morning, Hector i Olga to są duże owoce albo bardzo duże owoce, które polecamy na przeciery czy na soki, ale również na świeży rynek, odmiany typowo do zbioru ręcznego. Red Duce to jest odmiana, powiedzmy, że ona jest wczesności zbliżonej do Rediany, może kilka dni, 3-4 dni późniejsza. Zwracam Państwu na tą odmianę szczególną uwagę, ponieważ jest to bardzo smaczna odmiana. A co to znaczy smaczna, słodka, czyli ma wysoki Brix.
mocna roślina, czyli łatwa w uprawie, dobrze by sobie poradziła w suchym roku, no nie wiadomo jaki rok nas czeka, bardzo wysoko plonująca, w naszych doświadczeniach to jest jedna z odmian, która osiąga bardzo wysoki plon, dlatego że te owoce dorastają nawet do 400 gramów, ja tak bardzo ostrożnie to wpisałam, bo oczywiście są również owoce większe, przez to również bardzo łatwo się zbiera. Jest tu opcja zbioru z szypułką i bez szypułki i możliwy jest taki zbiór i ten zbiór jest rzeczywiście bardzo szybki. Owoce są trwałe, twarde, więc oczywiście bardzo je Państwu polecam. I podobnej wczesności odmiana Red Morning, też można ją zbierać i z szybułką i bez szypułki i też bardzo smaczna odmiana. To są odmiany o dosyć silnym wigorze, więc też trzeba zwrócić uwagę na obsadę roślin na hektarze, ale tak poza tym to naprawdę warto próbować tych nowych odmian, a nie tylko koncentrować się na tym, co uprawiamy już od wielu lat. Chociaż to różnie bywa, bo czasami dobre jest dobre i może nie trzeba szukać lepszego, ale proszę Państwa, jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania związane z pomidorem gruntowym, to ja polecam się z moim numerem telefonu, z moim adresem mailowym. Ja zajmuję się nie tylko pomidorem gruntowym, również tunelowym czy marchwią i warzywami liściowymi, czyli jeżeli pytania dotyczyłyby tych gatunków, to bardzo zapraszam. Postaram się teraz szybciutko odpowiedzieć na pytania, jeżeli jakieś spłynęły, bo przyznam szczerze, że nie skoncentrowałam się na czytaniu pytań. Tak, dziękujemy bardzo. Pani Małgorzata Zadura i firma Hazera Poland. Pani Małgorzato, dwa pytanka. Właściwie no, na jedno pytanie to już tak uzyskaliśmy odpowiedź w dalszej części prezentacji. Pan Adam pytał o polecane odmiany do zbioru ręcznego, więc później w prezentacji to już pani się pojawiło. A drugie pytanie, odmianę Perero i plon, jaki można uzyskać przy tej odmianie i długość okresu wegetacji tej odmiany. Jeżeli chodzi o plon, to my przyjmujemy średni plon z hektara, że tak naprawdę te 70 do 100 ton z hektara to jest taki standard, który każda odmiana powinna osiągnąć. Dotychczas przyjmowaliśmy taką tolerancję na nieco niższy plon, jeżeli chodzi o odmiany wcześniej plonujące. Ale właśnie w przypadku już tych nowych odmian wczesnych, takich jak Peroro, Peroro przyjmuje, że przy sadzeniu takim początek maja do połowy maja zbiór możemy się spodziewać, no w zależności od przebiegu pogody, tak, na koniec sierpnia, początek września. Tak bym określiła okres wegetacji, ale wiadomo, że jest to bardzo różnie w zależności od tego, jaki jest przebieg pogody. I jeszcze dodam, że ten plon nie odbiega, odmiany wczesnej Peroro nie odbiega od przeciętnego plonu odmian plonujących później, o dłuższym okresie wegetacji. Dziękujemy serdecznie, pani Małgorzata Zadura. A teraz, szanowni widzowie, kolejna prezentacja i wystąpienie naszego eksperta, pan Jan Wcisło i firma Intermag. Zapraszam serdecznie na prezentację. Dziękuję pani Agnieszko. Dobry wieczór państwu. Drodzy państwo, na dzisiejszym spotkaniu, szkoleniu omówię Państwu na samym początku produkty mikrobiologiczne dedykowane w uprawie ogórka i pomidora polowego. Zanim zacznę do omawiania już konkretnie wybranych produktów, pragnąłbym zwrócić uwagę na cele stosowania produktów mikrobiologicznych, czyli po co my w ogóle te produkty mikrobiologiczne wprowadzamy w glebę. Podstawowym celem, tutaj zaznaczony na czerwono, to po prostu wzrost bioróżnorodności gleby. Im więcej w glebie bakterii, grzybów mikoryzowych, tym lepiej
roślina korzysta z zasobności wody, również z nawozów, które dodajemy, stosujemy do gleby. W konsekwencji powoduje nam to, że roślina jest lepiej odżywiona, posiada lepszy system korzeniowy i dzięki temu również wykorzystujemy nakłady na nawozy, na nasiona. Po prostu to, co zainwestujemy, jest lepiej przez roślinę wykorzystywane. Jeżeli chodzi o skutki ograniczenia bioróżnorodności, co nam to powoduje? Przede wszystkim spadek aktywności gleby. Obserwujemy przede wszystkim tak zwane zmęczenie gleby i zauważamy, że mimo że stosujemy nawożenie i dolistne, i doglebowe, i uprawiamy, można powiedzieć, nasiona rośliny z najwyższej półki, to nie do końca osiągamy zadowalający efekt. Dlatego bardzo korzystne jest stosowanie właśnie produktów mikrobiologicznych. Jeżeli chodzi o uprawę ogórka, dedykowane są tutaj trzy podstawowe produkty mikrobiologiczne. Pierwszy z nich to produkt Bactim Radinet. Jest to produkt, który w składzie ma przede wszystkim grzyby mikoryzowe, bakterie i promieniowce oraz grzyby saprofityczne. Głównym tym składnikiem właśnie są grzyby mikoryzowe. Produkt ten stosujemy, jeżeli oczywiście ogórka uprawiamy z rozsady, poprzez podlanie ogórka w trakcie produkcji. Możemy to zrobić bezpośrednio po siebie, bądź jeżeli na przykład kupujemy rozsadę ogórka, możemy podlać ją bezpośrednio przed wysadzeniem. Dawka około 5 gram na tacę multiplatu. Co nam to daje? Przede wszystkim to, że wprowadzenie w podłoże pobliże systemu korzeniowego produktu Bactim Radinet, a dokładnie tych grzybów mikoryzowych, powoduje to, że roślina, grzyby mikoryzowe zasiedlają ten system korzeniowy, dając roślinie również sygnał do tego, aby ten system korzeniowy intensywnie się rozrastał, intensywnie pracował. Dzięki temu właśnie ten system korzeniowy jest intensywnie rozbudowany. Również to, co mi osobiście udało się zaobserwować, że roślina jest również bardziej tolerancyjna, ten system korzeniowy mniej się starzeje po zastosowaniu produktu Bactim Radinet, jeżeli jesteśmy zmuszeni przetrzymać tą roślinę, na przykład z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, przez co ta roślina musi dłużej pozostać, powiedzmy, w tej multiplacie. Ten system po prostu nie starzeje się, co również ma pozytywny wpływ. Przejdźmy teraz już do produktów, które będziemy stosować już w polu. Dwa produkty, Bactim Vigor i Bactim Fertimax. Bactim Vigor jest to produkt, który możemy stosować zarówno przez fertygację, opryz, a także podlewanie. Zwiększa on odżywienie roślin w makro i mikroelementy, poprawia właściwości fizyczno-chemiczne gleby, zwiększa masę i zasięg systemu korzeniowego, wpływa na większy i lepszej jakości plon. Skład również grzyby mikoryzowe, tutaj już w mniejszym procencie, ponadto bakterie oraz grzyby saprofityczne. Drugi produkt to produkt Bactim Fertimax. Jeżeli chodzi o skład, tutaj nieco inny skład, bardziej ten produkt jest skoncentrowany pod kątem bakterii, a także grzybów saprofitycznych z rodzaju Trichoderma i jest on przede wszystkim ukierunkowany na stanowiska, gdzie mamy problemy bądź mogą wystąpić nam problemy z chorobami odglebowymi.
Tutaj przykład właśnie uszkodzonej ogórka poprzez fuzarium. Często jest to, podobnie jak w uprawie papryki, nazywane tak zwane więdnięcie, uwiądy. Jeżeli chodzi o zastosowanie tych dwóch produktów, Bactim Vigor możemy stosować przed siewem lub sadzeniem ogórka w dawce 2 kg na hektar poprzez opryst. Również Bactim Fertimax możemy stosować poprzez opryst gleby przed sadzeniem w dawce tutaj 1 kg na hektar. Jeżeli mamy fertygację, możemy oba te produkty zastosować poprzez system fertygacji. Ważne jest to, żeby te produkty, jeżeli stosujemy przez system fertygacji, zastosować we wczesnych fazach rozwojowych. Tutaj kilka zdjęć z efektywności po zastosowaniu tych dwóch produktów. Widzimy, że i we wczesnych fazach rozwojowych, jak i późniejszych, ten system korzeniowy jest naprawdę mocny. To w konsekwencji również widać na całej budowie rośliny. Również to, co można zauważyć w przypadku ściółkowania czarną folią, po zerwaniu tej folii, widzimy tam, gdzie produkty biologiczne były zastosowane, jednak ten system korzeniowy jest dużo bardziej intensywny. Również w takich warunkach stresowych jak zalania pól, dzięki produktom mikrobiologicznym rośliny szybciej się regenerują. Jeżeli chodzi o plony, ja robiłem doświadczenia z naszymi produktami mikrobiologicznymi w okolicach Kozienic. Tutaj różnica w plonie sięgała około 10 ton. Oczywiście ta kontrola dotyczy tylko produktów mikrobiologicznych, czyli nawożenie było takie same, a dodatkowo po prostu były zastosowane produkty mikrobiologiczne. Odnośnie jeszcze tutaj plonów, to co ja zauważyłem, były dwa zbiory więcej w przypadku tam, gdzie były zastosowane produkty mikrobiologiczne, czyli jeden zbiór wcześniej i jeden zbiór ostatni dodatkowy. To też oczywiście wpłynęło na właśnie ten większy plon. Jeżeli natomiast chodzi o uprawę pomidora, tutaj dwa produkty, Bactim Radinet i Bactim Vigor. Jeżeli chodzi o pomidora, tutaj zastosowanie Radinetu jest takie samo, czyli podlanie rozsady w dawce 5 gram na tacę multiplatu. Widzimy podobnie jak i w przypadku ogórka, że przede wszystkim ten system korzeniowy jest dużo bardziej rozbudowany. Vigor, podobnie jak w ogórku, również stosujemy poprzez oprysk gleby przed sadzeniem w dawce od 2 do 4 kg. Możemy zastosować jednorazowo 4 kg, lub podzielić te 4 kg na dwa zabiegi po 2 kg na hektar. Tutaj podobnie jak i w ogórku widzimy, że to biomasa rośliny po zastosowaniu produktu Bactim Radinet i Bactim Vigor jest znacząco wyższa niż na plantacji kontrolnej. Jeżeli chodzi o plon na kontroli, 108 ton. Jeżeli chodzi o poletka, na których były dodatkowo zastosowane produkty Bactim, 115 ton. Również większa plon Brix. To by było tyle, jeżeli chodzi o produkty mikrobiologiczne. Oczywiście firma Intermag oprócz produktów mikrobiologicznych ma szeroką gamę produktów nawozowych. Jeżeli chodzi o produkty do fertygacji, polecamy serię produktów DropFert. Tutaj wizualizacja jednego z produktów DropFert, czyli zrównoważony. Ponadto mamy
produkt z przewagą potasu, a także produkt z przewagą fosforu. Do zabiegów fertygacyjnych ja również polecam produkt nawozowy MikroPlus. Zawierający mikroelementy, można go łącznie stosować z dropfertami w jednym puszczeniu. Jeżeli chodzi o takie programy, gotowe programy dokarmiania dolistnego, możecie Państwo skorzystać z naszych programów. Głównie one polegają na tym, że w zależności w jakiej fazie rozwojowej, tutaj na przykładzie ogórka, jest roślina, mamy zestawienie kilku nawozów, a także stymulatorów, tak aby w danej fazie rozwojowej roślina otrzymała potrzebne makro i mikroelementy. Oczywiście te nasze programy można odczytać, można znaleźć na naszej stronie internetowej, bądź również można pytać w sklepach, gdzie zaopatrujecie się Państwo w nasze produkty. Jeżeli chodzi o produkty nawozowe, tutaj pod kątem mikroelementów, ja gorąco polecam produkty serii Amino Ultra. Są to produkty mikroelementowe o wysokiej koncentracji tych mikroelementów, ale to, co jest bardzo istotne, to nośnik tych mikroelementów, jest to aminokwas glicyna. Dzięki temu mamy pewność, że te mikroelementy szybko trafią nam do roślin, nawet w trudnych, niekorzystnych warunkach. Dwa czołowe nasze stymulatory. Pierwszy to Optisil, produkt krzemowy zawierający unikalną formułę DuoSil. Szczególnie na krzem, który zawiera ten produkt, bardzo pozytywnie reaguje ogórek. Drugi stymulator, stymulator plonowania, produkt Titanit, powoduje nam między innymi poprawę fotosyntezy, a także wpływa pozytywnie na kwitnienie. Jeżeli wystąpią Państwu jakieś niekorzystne warunki, czy to powiedzmy uszkodzenia gradowe, uszkodzenie chłodowe roślin, czy też uszkodzenia herbicydowe, do takich zabiegów regeneracyjnych polecam aminokwas Aminoprim. Aminoprim również od tego roku ma rejestrację w uprawach ekologicznych. Jeżeli chodzi o zaopatrzenie roślin w wapń, tutaj dwa produkty wapniowe. Pierwszy z nich to Optical, czyli mrówczan wapna z mikroelementami. Drugi to Wapnowit Turbo. Oczywiście, jeżeli chodzi o gamę produktów makroelementowych z mikroelementami, polecam Państwu produkty Plonwit. W zależności, czy chcecie Państwo zastosować nawóz z przewagą fosforu, potasu, czy też azotu, wybieracie Państwo po prostu dany produkt. Na koniec kilka słów o naszych nowościach. Pierwszą nowością to Planticine. Jest to produkt, który jest dedykowany w uprawach warzywniczych, a także sadowniczych pod kątem ochrony przed szkodnikami. Jeżeli chodzi o skuteczność w przypadku przędziorka, tutaj ona sięga, jeżeli chodzi o ogórka, w granicach 46%. Jeżeli chodzi natomiast o wciornastka, tutaj 62% w przypadku ogórka, natomiast w przypadku pomidora 45%. Drugi produkt, Hitoshell Elitoryt, on jest skierowany w celu ograniczenia presji ze strony chorób grzybowych i bakteryjnych. Miałem przyjemność w tym sezonie testować te dwa produkty.
Tutaj na zdjęciu widzimy porównanie kontrola i Planticine plus Hitoshell 20 lipca. Widzimy nie w tej w miarę wczesnych fazie produkcji wielkiej różnicy nie było. Jednakże już 16 sierpnia widzimy tam, gdzie były stosowane te dwa produkty Planticine i Hitoshell, jednak porażenie przez choroby było mniejsze. Ja osobiście polecam stosowanie tych dwóch produktów w jednym zabiegu i najlepiej to robić po prostu pomiędzy zabiegami fungicydami. I na koniec ostatni produkt z naszej z nowości na ten sezon jest to produkt Humer. Zawiera on 55% kwasów humusowych pozyskanych z leonardytu. Dodatkowo jest on wzbogacony o witaminę B1, która stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Z mojej strony, drodzy Państwo, to wszystko. Oczywiście ja tak w skrócie omówiłem te produkty, jest ich bardzo dużo, więc jeżeli któryś z Państwa produkt zainteresował, chcielibyście Państwo szerzej się na jego temat dowiedzieć, to proszę o kontakt i oddaję Pani Agnieszce głos. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pan Jan Wcisło, firma Intermag. I mamy pytanie. Jeżeli chodzi o zastosowanie produktów mikrobiologicznych w uprawie ogórka Bactrim Vigor i Bactrim Fertimax, pokazywał Pan wyniki doświadczenia, jeżeli chodzi o zwyżkę plonowania. A pytanie brzmi, jak ten preparat Bactrim Vigor był stosowany? Czy to było pryskiwanie gleby, czy podlewanie roślin? I te doświadczenie było prowadzone na jakiej typie gleby i czy istnieją takie badania potwierdzające właśnie różny wpływ korzyści tych preparatów na różnych typach gleby z różną zawartością próchnicy? Powiem tak, akurat to doświadczenie było prowadzone w okolicach Kozienic, czyli na glebach dosyć dobrych, zasobnych w próchnicę. Również były te doświadczenia robione na słabszych glebach, wszędzie w zależności, bez względu na to, jaka to była klasa gleby i zawartość próchnicy, ta zwyżka plonu była na rzecz produktów mikrobiologicznych. Jeżeli chodzi o to, w jaki one sposób były zastosowane, tutaj w okolicach Kozienic, gdzie były podawane te plony, oba produkty były zastosowane przez fertygację. Vigor we wczesnych fazach rozwojowych, praktycznie do pierwszego, w momencie pierwszej fertygacji już był zastosowany Vigor, natomiast Bactrim Fertimax nieco później, około 2 tygodni po Vigorze. Tu jednak trzeba również pamiętać o tym, że musimy mieć tą świadomość, że dla mnie lepiej produkt Bactrim Vigor zastosować przed siewem czy przed sadzeniem. Z tegoż powodu, że może dojść do takiej sytuacji, że będziemy czekać na puszczenie przez fertygację, ale przyjdą nam warunki takie po prostu intensywne deszcze i może nam ten okres zastosowania produktów mikrobiologicznych się wydłuży. Więc według mnie, o ile to możliwe, przede wszystkim produkt Vigor powinien być zastosowany bezpośrednio przed siewem czy sadzeniem, bądź w jak najkrótszym momencie po siewie bądź sadzeniu. No właśnie, to nasuwa się drugie pytanie, właśnie w którym momencie przed siewem lub sadzeniem rozsady zastosować ten produkt i jakie warunki pogodowe najlepiej, żeby panowały, żeby on efektywnie działał? W jakim momencie? Można to zrobić, ja część producentów, których obsługuję, robi to w ten sposób, że rozsiewają nawozy, następnie wjeżdżają opryskiem, pryskają produktem Bactrim Vigor, mieszają glebę
i powiedzmy sieją czy bezpośrednio po tej czynności, bądź nieraz czekają jakieś 2 tygodnie. Oba te terminy są ok, nic się tutaj złego nie stanie. Jeżeli chodzi o temperaturę, no sami wiemy, że ogórek siejemy czy sadzimy wtedy, kiedy no ta temperatura gleby jest stosunkowo wysoka, więc tutaj nie ma możliwości, że coś się złego po prostu tym produktom stanie. Poza tym te produkty mikrobiologiczne są w formie przetrwalnikowej, więc jeżeli by nawet jakieś tutaj gwałtowne spadki temperatur nastąpiły w momencie zabiegu, to nic się złego nie stanie. Dziękujemy serdecznie. Firma Intermag i pan Jan Wcisło. Szanowni widzowie, przed nami jeszcze 3 prezentacje. Proszę z nami zostać do końca. Na końcu naszego dzisiejszego webinarium quiz dla państwa z nagrodami od naszych dzisiejszych sponsorów i zachęcam wszystkich na Facebooku do logowania się na platformie Click Meeting, gdyż tylko za jej pośrednictwem mają Państwo szansę na zdobycie nagród. A teraz już szybciutko przechodzimy do naszej 4. prezentacji. Będzie to prezentacja pana Mariusza Konkola i pana Radosława Grabowskiego z firmy Bayer, którzy reprezentują markę Semini. Zapraszam serdecznie. Dobry wieczór Państwu. Mariusz Konkol, firma Bayer, marka Seminis. Dzisiaj wraz z kolegą Radosławem przedstawimy Państwu nasze portfolio ogórkowo-pomidorowe na nadchodzący sezon. Ja, proszę Państwa, na co dzień zajmuję się sprzedażą na terenie Polski Zachodniej. Ogórek to jest mi bardzo bliski gatunek, z którym się, powiedzmy, wychowywałem, więc dużo tutaj mogę powiedzieć, ale przede wszystkim to, co jest najważniejsze dla producentów i to, jaki jest przekaz tego webinaru, czyli maksymalizowanie plonu, czyli to, na co powinni zwracać uwagę producenci właśnie w nadchodzącym sezonie i brać pod kątem te odmiany, które rzeczywiście są sprawdzone, dają pewny plon, bo widzimy, że tutaj mamy problemy i z chemią, która jest wycofywana, która jest potrzebna w uprawie ogórka, rosną nam koszty siły roboczej. To jest też duże zagrożenie, jeżeli chodzi o uprawę ogórka w Polsce. No i przede wszystkim też przeznaczenie, też, bo wiemy, że tutaj, tak jak było wspominane na początku, że mamy odmian mnóstwo, jeżeli chodzi o rynek, a wybierać naprawdę trzeba rozważnie i tutaj myśleć pod tym kątem sprzedaży, na co my chcemy tego ogórka uprawiać. My jako marka Seminis mamy do zaprezentowania 3 odmiany. Odmiany, które są, powiedzmy, takie uniwersalne, jeżeli chodzi o rynek polski. Przede wszystkim zaczynając od najstarszej na duszy, którą tutaj przede wszystkim producenci uprawiają pod kątem kwaszenia. Jest to już pewna sprawdzona odmiana od lat, która jest z nami no dobre kilkanaście lat, ale przede wszystkim zaskarbiła sobie u producentów to, że nadaje się na to kwaszenie, wychodzi z tego ładny towar, złoty towar, taki jak producenci chcą, czyli twardy, ale wiemy, że też jest przeznaczone na konserwowanie, bo niektóre zakłady, które właśnie zajmują się produkcją ogórka konserwowego, mają na swojej liście odmian rekomendowanych na duszę. Kolejną odmianą będzie Monisia. To odmiana, którą wprowadziliśmy 3 lata temu do sprzedaży. Przedarła się przebojem, można powiedzieć. Jest to odmiana oczywiście partenokarpiczna i tutaj się musieliśmy jako marka Seminis mierzyć z mitem tego, że odmiany partenokarpiczne nie nadają się na kwaszenie. Dzisiaj po 3 latach wiemy i widzimy, że nadają się, że producenci wiedzą, jak to zrobić i potrafią ten towar nawet przetrzymywać rok, więc tutaj się nic nie dzieje. Klucz jest oczywiście w nawożeniu odpowiednim, ale predyspozycje odmiany do tego, że nadaje się na kwaszenie, oczywiście też pochodzą z genetyki. No i oczywiście konserwowanie, tak? To jest to, co Monisia, pod jakim kątem została stworzona, bo to o tym trzeba pamiętać, bo tu przy odmianach partenokarpicznych mówimy już o plonach powyżej 100 ton z hektara. I nasza nowość na koniec, czyli Brandino, to co wprowadzamy w tym roku do sprzedaży, odmiana, która odbiła się dużym echem w Niemczech, jeżeli chodzi o plonowanie, ale o tym opowiem Państwu później. I tak zaczynając od tych odmian sprawdzonych, czyli na duszy,
Dlaczego ona dusza tak długo utrzymuje się na rynku i dlaczego producenci ją wybierają? No przede wszystkim dlatego, że jest jedną z tych odmian o przewadze kwiatów żeńskich, które mają jedne z najwyższych plonowań, tak? Wyników plonowań, jeżeli chodzi o rynek polski, bo tutaj producenci mówią o plonach w granicach 55 ton, a wiemy, że przy odmianach właśnie o przewadze kwiatów żeńskich te plony są dużo, dużo niższe, więc to jest jedna z najplenniejszych odmian, jeżeli chodzi o ten segment tych odmian o przewadze kwiatów żeńskich. Przede wszystkim sprawdzona, jak już mówiłem, pod kątem kwaszenia, pod kątem koloru owocu, bo widzimy na wielu forach internetowych, że dyskusje się odbywają na temat koloru owocu, tego jak się, jaki ten kolor jest po ukwaszeniu, czy on się nadaje również na świeży rynek. Tutaj spokojnie nadusza odpowiada na wszystkie potrzeby, jeżeli chodzi o kolor, o jakość, o twardość, o chrupkość, więc to jest stara, sprawdzona odmiana, która cały czas cieszy się dużym uznaniem wśród producentów. To, na co warto zwracać uwagę przy odmianach o wolnym zapyleniu, czyli o przewadze kwiatów żeńskich, że one mają średni wigor wzrostu, tak? Więc jak większość odmian, one się nie charakteryzują taką siłą i takim wigorem jak odmiany partenokarpiczne, ale warto je mieć oczywiście na swoim polu, w swojej uprawie, bo są to sprawdzone odmiany. Wiemy, że rynek jest podzielony na rynek tradycyjny i na ten, który się rozwija, a ten, który się rozwija i ci producenci, którzy poszukują odmian właśnie, które plonują więcej, które można uprawiać dłużej na polu, to są właśnie odmiany z genetyki partenokarpicznej. I to są odmiany właśnie, które dzisiaj Państwu zaprezentuję. Dlaczego te odmiany to jest przyszłość? Przede wszystkim widzimy, co się dzieje na rynku, jak rosną te koszty i dzisiaj uprawa ogórka, powiedzmy na 5-6 zbiorów, wydaje się w ogóle nieopłacalna, jeżeli chodzi o zbiory i przygotowywanie stanowiska, więc tutaj widzimy, że wzrasta znaczenie odmian partenokarpicznych, które rzeczywiście dają tutaj plon dwa razy wyższy, czasami jeszcze wyższy niż dwa razy, no ale przede wszystkim te mają dużą tolerancję na choroby i oczywiście nadają się pod kątem kwaszenia, tak, bo to jest bardzo istotne. Tu jest rynek cały czas poszukuje takich odmian, no i taką odmianą, którą wprowadziliśmy, jest właśnie Monisia, tak. Dużo było tutaj zgiełku na początku przy tej odmianie, ale dzisiaj widzimy, że odmiana naprawdę zyskała sobie duże grono zwolenników i właśnie kwasiarzy, tych, którzy właśnie narzekali na początku, że odmiany partenokarpiczne nie nadają się do kwaszenia. I proszę Państwa, to już ten mit już został dawno obalony, to ta odmiana jest tego żywym dowodem, że nadaje się na kwaszenie. Plony tutaj, jak w przypadku odmian partenokarpicznych, przechodzą 100 ton, więc jest to naprawdę nowa jakość i przede wszystkim, jakbym powiedział, nowe rozwiązanie dla producentów, którzy myślą o uprawie ogórka pod kwaszenie, ale również pod konserwowanie, bo to na to trzeba zwracać uwagę. To, na co jeszcze warto zwrócić uwagę przy odmianie Monisia, to jest kolor owocu. Wielu z Państwa widzę na forach internetowych, pisze, że partenokarpy są bardzo ciemne, mają taką ciemną, smolistą, zieloną barwę. Przy Monisji, proszę Państwa, i mamy tutaj jasny marmurek wzdłuż całego owocu, więc tutaj się nie ma czego obawiać, że będzie to taka ciemna, zielona, smołowata barwa. To, na co jeszcze zwracam uwagę przy tej odmianie, to jest silny wigor wzrostu. Widzimy, że to lato czasami mamy bardzo kapryśne. Przychodzi nam kilka dni chłodu, przychodzi nam nawalny deszcz, przychodzi nam lekkie gradobicie i właśnie odmiany partenokarpiczne z hodowli Seminis charakteryzują się tym silnym wigorem wzrostu, co powoduje, że po takich warunkach stresowych one są w stanie się bardzo szybko odbudować. Był taki przykład właśnie Monisi, która tutaj miała dwie noce chłodne i inne odmiany po prostu stały w rozwoju, a Monisia po prostu ruszyła po paru dniach, bo widać no tutaj, że było ten wigor dużo wyraźniej był mocniejszy. Jeszcze raz to przeznaczenie, bo to, co wielu producentów podkreśla, żywym dowodem są te zdjęcia, że odmiana Monisia nadaje się na kwaszenie, towar wychodzi z tego, jak widać, jasno złoty, jest chrupka, jest twarda,
Więc tutaj spokojnie, jeżeli ktoś myśli o uprawie ogórka pod kwaszenie i pod konserwowanie odmiany uniwersalnej, to polecam Monisie. Warto jeszcze zajrzeć na YouTube, zobaczyć, jak wygląda roślina, jak się zbiera samolotem, jak to wygląda. Ja tylko tutaj zawsze uczyłem producentów, żeby trzymać się tego zagęszczenia około 45 tysięcy roślin na hektar i nie zwężać międzyrzędzi mniej niż 1,40 m, bo naprawdę roślina jest mocna i potrafią nam się te rzędy w trakcie wegetacji zejść. I na koniec, proszę Państwa, Brandino to jest nasze najnowsze dziecko z hodowli Seminis. My tutaj na rynku polskim wprowadzamy to właśnie w tym sezonie. Wprowadzamy ją dlatego, że jest cały czas, tak jak mówiłem, poszukiwanie odmian o bardzo wysokim plonie, ale jest to odmiana, którą dedykujemy głównie pod uprawę ogórka na konserwę. Przede wszystkim dlaczego? Opowiem o tym, bo warto zwrócić uwagę na badania z niemieckiej stacji, która robi właśnie dla producentów w Niemczech badania odnośnie frakcji, odnośnie plonu. I tutaj Brandino wypadło naprawdę bardzo dobrze, bo miał on jeden z najwyższych udziałów frakcji w kalibrze 6-9, co jest bardzo istotne dla tych producentów, którzy uprawiają ogórka z myślą o sprzedaży tak zwanej konserwy, czyli tej frakcji 6-9 cm. Zwrócono również uwagę na bardzo wczesność, tak, tej odmiany, czyli to, że była jedną z pierwszych, którą producenci zaczęli zbierać. Co jest bardzo ciekawe, że ten wigor tej rośliny może nie jest tak mocny, jak było to w przypadku Monisti, ale producenci zwracali uwagę tutaj na drobny listek, a drobny listek w takiej odmianie, przy takim plonie, przy takiej ilości zawiązków i tych krótkich międzywęźlach jest bardzo istotny, bo pozwala nam przede wszystkim na szybszy zbiór. Tak? Wiemy, że zbiór samolotem wielokrotnie jest utrudniony przez właśnie gęsto zarośnięte rośliny i tutaj w tym przypadku przy Brandino mamy taki drobny listek, który pozwala nam tutaj dokładniej i lepiej tą plantację zebrać. Jak Państwo widzą, długość do grubości jest tutaj idealnie zachowana. Warto to mieć też na uwadze. Kolor jest troszeczkę ciemniejszy jak przy Monisti, ale mówię, jest to odmiana, która jest głównie dedykowana na uprawę z myślą o tak zwanej sprzedaży, tak zwanej konserwy. Tak jak w przypadku Monisti, zdolności regeneracyjne to już jest podstawa, jeżeli chodzi o hodowlę Seminis. Nasze odmiany właśnie z tej genetyki się tym charakteryzują, że potrafią po tych warunkach stresowych mocno ruszać i nie gubią tych zawiązków, więc to jest bardzo istotny czynnik. I to, co jest jeszcze warte podkreślenia, mówiłem o tym plonie na samym początku, ale teraz go Państwu pokazuję, że właśnie według tej stacji niemieckiej, tego liczenia plonu, Brandino osiągnęło plon w granicach 158 ton z hektara, więc jak widać, no to jest, jak na warunki polskie, to jest już naprawdę imponujące plonowanie, tak? Więc jeżeli ktoś myśli o takiej naprawdę mocnej roślinie i tutaj taką z predyspozycją do dużego plonu, ale przede wszystkim z frakcją, z dużą ilością frakcji 6-9 cm, no to zachęcam do spróbowania odmiany Brandino. Z mojej strony, ogórkowej strony to wszystko. W razie pytań proszę o kontakt. O pomidorach opowie mój kolega Radosław. Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Radosław Grabowski. Podobnie jak kolega, reprezentuję markę Seminis w firmie Bayer. W firmie zajmuję się współpracą z przemysłem przetwórczym. Dzisiaj chciałem Państwu zaprezentować naszą ofertę w pomidorze gruntowym na nowy sezon oraz przekażę tutaj Państwu nasze rekomendacje w tym zakresie. Proszę Państwa, wykorzystałem tutaj nasz aktualny cennik nasion na nowy sezon, żeby Państwu pokazać segmentację, odmiany właśnie jak są posegmentowane. Widzimy, że w naszej ofercie jest coraz mniej jest odmian do zbioru ręcznego, natomiast coraz więcej pojawia się nowych odmian do zbioru mechanicznego, także no jest to taki trend aktualnie w firmie. Praktycznie większość odmian do przemysłu już zbiera się kombajnowo. Także z odmian, proszę Państwa, wielkoowocowych zostały dwie. Debut Sunrise. Jeśli chodzi o zbiór kombajnowy, mamy tutaj cztery odmiany. To są tutaj właśnie, jeśli chodzi o typ odmian z owocem owalnym, tak zwany typ Lima, czyli
nasza Lima, nasza dawna odmiana Seminis. Niektórzy z Państwa pamiętają, mamy tutaj odmiany typu o nazwach Perfect Peel, Progress, Sentosa, SV8840TM. I w tym segmencie będziemy wprowadzać w tym roku już szerzej do testów odmianę Incipit, którą Państwo widzicie tu po lewej stronie zdjęcie. Jest to odmiana bardzo obiecująca, ponieważ jest bardzo wczesna. Ona już jest we Włoszech w handlu od 2 lat i tam robi się właśnie bardzo popularna na tak zwany na krótki cykl. Natomiast u nas ta odmiana będzie idealna na rozpoczęcie kampanii. Następnie, proszę Państwa, mamy o wolnym, owalnym owocu dwie odmiany Grandima Chelsea. Niektórzy próbują zbierać kombajnem, natomiast dla mnie to są typowo takie odmiany do zbioru ręcznego, 120-150 gram. I na samym końcu widzicie Państwo odmiany o podłużnym owocu. Doczet, bardzo popularna odmiana, Pulrex SV5197TP, zyskująca bardzo dużą popularność i ceniona przez Państwa. No i również wprowadzamy tutaj do szerokich testów odmianę pod nazwą Eventus. To jest też odmiana o podłużnym owocu, tylko że ten owoc już jest większy, 85-100 gram i mocniejsza roślina. Pokażę w dalszej części prezentacji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o zbiór mechaniczny, to oczywiście odmiany, które wprowadzamy, tak, muszą mieć kilka podstawowych cech, tak zwana owoce typu jointless, czyli takie łatwo odrywające się od szypuły. Owoce muszą być twarde, muszą mieć oczywiście zdolność przelegiwania na krzaku. No i oczywiście bardzo ważna jest koncentracja w dojrzewaniu. Proszę Państwa, z naszej oferty, jeśli chodzi o ten typ Lima owocu, tak, to mamy 3 takie główne odmiany. Perfect Peel Sentosa SV8840TM. Widzicie Państwo różnicę wielkości owoców. Najbardziej popularny jest Perfect Peel, to jest taki standard rynkowy. Sentosa jest odmianą nowszą, wcześniejszą i SV8840TM też jest odmianą nową, średnio późną. Także widzimy tutaj segmentację, możecie sobie Państwo później to szczegółowo obejrzeć, natomiast ja już mam mało czasu, także pędzę dalej z prezentacją. Proszę Państwa, kilka słów o odmianach. Perfect Peel jest to taki standard wieloletni rynkowy. Odmiana numer 1 w pudliszkach już od wielu lat. Co roku zwiększamy praktycznie sprzedaż tej odmiany. Odmiana bardzo ceniona, zwłaszcza jest używana właśnie w końcówce kampanii przemysłowej, zbiory gdzieś od połowy września do końca sezonu, do pierwszych przymrozków. Odmiana, proszę Państwa, jest uważana w przemyśle przetwórczym za taką jedną z najlepszym przelegiwaniem owoców na krzaku, czyli owoce nie pękają i no, są bardzo twarde. No i widzimy tutaj olbrzymi potencjał plonotwórczy i zdrowotność tej odmiany. Proszę zobaczyć, to jest zdjęcie z zeszłego roku, z dni pomidora właśnie w Jutrosinie. 12 września, owoce zielone, ale ta plantacja była zakładana bardzo późno. Pod kątem właśnie pokazu, ale widzimy tak, jaki jest potencjał, ile jest owoców. To jest naprawdę odmiana, która w różnych konkurencjach, powiedzmy, czy w Kalifornii, czy we Włoszech, w dalszym ciągu jest odmianą topową, jeśli chodzi o wielkość plonowania. Tak widzimy właśnie odmianę w krzak Perfect Peela. Tutaj z dojrzałymi owocami widzimy, że owoce są w doskonałej jakości, wszystkie są twarde. Jest to odmiana właśnie bardzo ceniona przez producentów. Sentosa, proszę Państwa, jest to nowa kreacja, jest to odmiana wczesna, może nie najwcześniejsza na rynku, ale spośród tych wczesnych Sentosa ma właśnie owoce bardzo twarde, one nie miękną. Dużo odmian wczesnych tak ma problem, powiedzmy, przy zbiorze później, że one miękną i są spore straty przy zbiorze kombajnowym, natomiast Sentosa ten owoc ma twardy i widzimy, że też koncentracja dojrzewania jest bardzo wysoka. Może pokażę tutaj na przykładzie, tu jest plantacja pod Podłowiczem. Tak, krzaki nie są jakieś duże, takie jak w przypadku Perfect Peela. Tutaj te nasadzenia można trochę zagęścić, 25 tysięcy. Natomiast widzimy, że obłożenie owoców jest bardzo ładne i to, na co chciałem zwrócić uwagę, właśnie to jakość tych owoców. Tu praktycznie mamy wszystkie owoce bardzo ładne, bez skazy, błyszczące. Producenci również sprzedają z tej odmiany owoce właśnie na świeży rynek. Tu dla porównania widzimy drugą odmianę SV8840TM, to już zdecydowanie jest późniejsza.
tak większy krzak. I tu widzimy właśnie też owoce zerwane właśnie w zeszłym roku z plantacji. Sentosa no ma tak nawet właśnie piękną tą szypułę, prawie że wygląda jak pomidor szklarniowy. Naprawdę, no oczywiście odmiany mają odporności na bakteriozy. Wszystkie, które wprowadzamy, i tutaj nie ma mowy o jakichś tak skazach czy brązowych plamkach na owocach. Widzimy, że Sentosa ma mocny krzak, stabilnie tutaj rośnie na różnych stanowiskach. Tylko tak jak mówiłem, trzeba lekko ją zagęścić, ponieważ ten krzak jest kompaktowy. SV8840TM to jest też nowsza odmiana, od 2 lat w sprzedaży. Tutaj w tej odmianie chciałem zwrócić uwagę przede wszystkim na miąższ, na grubość ścianki. Jest to odmiana, którą sam polecam właśnie też, że można ją użyć na kostkę, do mrożenia, ponieważ owoce są bardzo ładne, wysokiej jakości, dobrze wybarwione zewnątrz i wewnątrz. Są owoce zazwyczaj dwukomorowe. No i to, na co trzeba zwrócić uwagę, że podczas właśnie tutaj zawsze dni pola, jak sprawdzamy Brix, to ta odmiana ma jeden z najwyższych Brixów właśnie spośród wszystkich odmian w kolekcji. No i proszę Państwa, incipit. Na tą odmianę chciałem Państwu zwrócić uwagę, ponieważ tą odmianę będziemy szeroko testować. W wielu zakładach proszę się pytać o te nasiona, można też do mnie ewentualnie dzwonić i możemy też dać próbki. Jest to odmiana naprawdę bardzo obiecująca, ponieważ no jest oceniona właśnie w krajach południowych, gdzie te rynki są większe, gdzie odmiany najpierw wprowadzamy, a potem je tutaj też testujemy w Polsce. Tam są używane do takich krótkich cykli właśnie, powiedzmy, nasadzenia letnie, zbiór jesienny, gdzie powiedzmy te odmiany, właśnie odmiana incipit wykazała się tym, że ma jak gdyby najmniej owoców zielonych podczas zbioru. Tak widzimy, że jest bardzo skoncentrowane dojrzewanie i tutaj jest owoc jest 80-75 gram, czyli nie jest jakiś, jest troszkę większy niż Perfect Peel. I tutaj naprawdę mam duże nadzieje, że ta odmiana może się przysłużyć w Polsce właśnie na początek kampanii. I teraz przechodzimy do odmian o wydłużonym owocu. Doczet, tak, jest to taki standard rynkowy, tak jak Perfect Peel w Wielkopolsce, w Pudliszkach, tak, doczet na Kujawach, tutaj Łowicz. Bardzo popularna odmiana, słynie właśnie z tego, że praktycznie zbiera się, jest mało pracy na kombajnie, tak, owoce są bardzo dobrze wybarwione, towar jest wyrównany. I bardzo łatwo owoce się, że tak powiem, osypują, tak, z krzaka. Mały ślad po szypułce na owocach, mało owoców zielonych, bardzo łatwy i czysty do zbioru mechanicznego. Doczet, proszę Państwa, ma taką roślinę bardzo generatywną, bardzo dużo owoców wiąże, ale nadaje się raczej na lepsze stanowiska i plantacje powinny być nawadniane. Plantacje rośliny doczeta trzeba mocno zbudować, zapewnić solidne nawożenie i można uzyskać naprawdę plony bez 80 ton, to bez problemu, tak, na Kujawach wzwyż. Widzimy, proszę Państwa, przy zbiorze, że tych owoców zielonych praktycznie również w warunkach polskich jest bardzo mało pracy na kombajnie, mało łęd do wybierania, jest to bardzo czysta odmiana w zbiorze. Natomiast tu mam takie zdjęcie dla Państwa poglądowe, załączyłem z plantacji, tu jest gleba praktycznie klasa szósta, piąta, szósta, piaszczysta, tak, przepuszczalna. Jeśli mamy stanowisko takie słabsze, nienawadniane, wówczas bardziej rekomenduję tą nowszą odmianę SV5197TP. Jest bardzo zbliżona do doczeta, jeśli chodzi o okres wegetacji i wielkość owocu, może jest 5 gram troszeczkę większy owoc, natomiast jest roślina bardziej wytrzymała na właśnie słabsze stanowiska. Także ta odmiana w zeszłym roku zabrakło, znaczy wycofane była odmiana już Herdon i dużo producentów przeszło na tą odmianę. No i w tym roku praktycznie popyt się bardzo zwiększył, wielu producentom się ta odmiana spodobała i no, nasiona już nam się skończyły w tym momencie, ale odmiana jest bardzo właśnie ceniona i poszukiwana. Widzimy zdjęcie też z okolic Łowicza, tak, bardzo duże obłożenie owoców, bardzo ładne wyrównanie. Także odmiana naprawdę jest świetna. To jest zdjęcie z Witrosina, tak, z zeszłego roku. Widzimy, że rok był troszeczkę może bardziej wilgotny, owoce oczywiście już tutaj dużo większe. No i proszę Państwa, ostatnia właśnie nowość, która będzie podobnie jak incipit testowana. Też mamy odmianę Iventus, która robi też furorę we Włoszech. I to będzie taki godny następca Herdona, ponieważ no, tutaj to jest też odmiana o wydłużonych owocach.
Natomiast tutaj te owoce już są większe, tak? 85-100 gram, czyli te owoce, nawet jeżeli będzie suchy rok bez nawadniania, one nie powinny na tyle zdrobnić, że nie będą uciekać tak z linii kombajnu. No i roślina jest już taka bardziej wegetatywna, rustykalna, mocniejsza. I to, na co chciałem zwrócić uwagę, tak? Bardzo unikalny pakiet, szeroki pakiet odporności. Ta odmiana ma odporność na powszechną w Polsce zarazę ziemniaka, tak, alternarię i na bakteriozę. Także ten potrójny pakiet, ta unikalna odmiana i też wiąże z tą odmianą właśnie duże nadzieje, także zapraszam do testowania. Tak wygląda, proszę Państwa, widzimy zdjęcia, tak, owoce dużo większe już. Myślę, że ta odmiana się przyjmie w Polsce. No i dla przypomnienia już na zakończenie, odmiany do zbioru ręcznego, czyli tak jak koleżanka wcześniej mówiła, z Kazery, tak, typ takich saladette, czyli odmiany takie podobne do Dyno, Chelsea i właśnie z naszej firmy Grandimat. Tak, Chelsea jest, ma troszeczkę większy owoc, do 150 gram, Grandimat trochę mniejszy. Niektórzy próbują zbierać kombajnowo, natomiast no tutaj szypuła raczej zostaje. Polecam raczej te odmiany do zbioru ręcznego. Widzimy Grandimat, bardzo mocna roślina, tak, zawsze charakteryzuje się wysoką zdrowotnością. No i na zakończenie jeszcze dwie odmiany wielkoowocowe, tak, Debut to jest odmiana bardzo wczesna, która już w pudliszkach już jest zbierana 5-10 sierpień, praktycznie na początku kampanii. Bardzo smaczny również pomidor na świeży rynek. Tak wygląda Debut na krzaku. I na końcu ostatnia odmiana Sunrise, dla porównania, tak, tu już jest, mamy mniejszy owoc, 150-180 gram. Też druga odmiana w naszej ofercie z owocu właśnie, typ owocu takiego spłaszczonego, owoce mięsiste, wielkoowocowe. Także to wszystko z mojej strony. Bardzo dziękuję za uwagę. I jeszcze raz przypominam, tak, zachęcam Państwa do wypróbowania tych nowych odmian Incipit i Ventus. Dziękuję za uwagę. Dziękujemy bardzo za bogatą ofertę marki Seminis. W związku z tym, że jesteśmy mocno przekroczyliśmy czas, poprosimy pana Mariusza i Radosława o odpowiedzi na czacie dla naszych widzów, które już częściowo się pojawiły. A my, szanowni państwo, przechodzimy do przedostatniej prezentacji firmy Bejo Zaden Poland i pan Paweł Bednarek. I zapraszam, żeby państwo zostali z nami do końca, bo po tej prezentacji nasz gość specjalny z firmy AgroSpec. Zapraszam serdecznie i oddaję głos. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Paweł Bednarek. Jestem przedstawicielem regionalnym na Polskę Centralną. Dzisiaj reprezentuję całą firmę, przedstawię całą naszą ofertę, odmiany już uznane oraz nowości. Zapraszam Państwa do kontaktu zarówno ze mną, jak i z moimi kolegami z terenu. Odpowiemy na każde pytanie dotyczące ogórka i pomidora. Proszę Państwa, konkretnie przedstawię najpierw odmiany partonokarpiczne do uprawy gruntowej. Podstawową naszą odmianą w ofercie firmy jest odmiana Attic. Czym się charakteryzuje? Jest to odmiana niezwykle produktywna, o bardzo dobrej regeneracji, o bardzo silnym fototropizmie, czyli po zbiorze mechanicznym, samolotowym, odmiana bardzo fajnie się regeneruje i odwraca do światła. Jest to bardzo, bardzo taka podatna odmiana na to zjawisko. Bardzo fajnie się odradza, bardzo długo plonuje. Rośliny są wigorzaste, o bardzo długich zbiorach, bardzo wysokie plony, tu rzędu 100-120 ton praktycznie co sezon. Odmiana się charakteryzuje silnym systemem korzeniowym, co ma ogromny wpływ na wierność plonowania przy różnym przebiegu pogody w latach. Owoc w stosunku długości do szerokości 3:1:1. Bardzo dobra odporność na choroby, takie jak parch dyniowatych, mączniak prawdziwy, wirus mozaiki ogórka oraz średnia odporność na mączniaka rzekomego, ale wysoka względem innych odmian. Tak wygląda owoc.
ciemnozielony, cylindryczny, o bardzo małej komorze nasiennej. Kolejną odmianą w tym samym typie jest odmiana Amarok, również partonokarpiczna do uprawy gruntowej. Nieznacznie ciemniejszy owoc, ale bardzo twardy, tym się różni od odmiany Attic. Super jakość po zakonserwowaniu, rekomendowany dla przetwórstwa. Możliwość kwaszenia z uwagi na twardość bardzo dobrze się kwasi, bardzo trwały jest po zakwaszeniu, bez mała do początku marca możemy w odpowiedni sposób tę odmianę przechować. Stosunek długości do szerokości również podobna 3:1:1. Odmiana bardzo łatwa do zbioru samolotowego, o mniejszym liściu, o łatwym odrywaniu od ogonka. Planowanie również na bardzo wysokim poziomie, jak również bardzo odporny na choroby grzybowe i bakteryjne. Tak wygląda w masie, bardzo wyrównany, twardy owoc. To należy zapamiętać z tej odmiany. Kolejną odmianą nową w tym samym typie jest odmiana Abago. W ubiegłym roku pokazywaliśmy Państwu próby doświadczenia z tą odmianą. Jest to nowość. W tym roku kontynuujemy próby. Sprzedaż przewidujemy na przyszły sezon. Jest to odmiana wczesna o średnim wigorze i wielkości liści, o otwartym pokroju, dostosowana do zbioru samolotem. Owoce ciemnozielone, cylindryczne, wyrównane, nieznacznie dłuższe od odmiany Attic i Amarok. Nie przerastają na grubość, są super jakości. Owoce są dobrze wiązane, dużo zawiązków w węźle, także stąd wysoki plon, międzywęźla skrócone, co oczywiście wpływa na wysoki plon tej odmiany. Dedykowana odmiana do konserwowania oraz kwaszenia. Wysoka odporność na parcha dyniowatych oraz średnia odporność na wirusa mozaiki ogórka, moczniaka prawdziwego. Tak to wygląda, proszę Państwa. A tutaj już zbiór odmiany partonokarpiczne do zbioru jednofazowego. W ubiegłym roku mówiłem Państwu troszkę, że prowadzimy testy, próby. Owocem takich testów i pracy hodowli jest odmiana BIO3486. Jest to nowość do zbioru jednofazowego. Nasiona już mamy w sprzedaży. W ubiegłym roku, jak również w tym roku, prowadzimy szerokie próby razem z firmami mechanizacyjnymi. Prowadzimy badania plonu. Także wprowadziliśmy tą odmianę do oferty. Jest to odmiana wczesna, bardzo wydajna, grubobrodawkowa, ale brodawki są o mniejszym zagęszczeniu. Średni wigor roślin, bardzo dobra tendencja do skoncentrowanego związywania owoców w krótkim czasie, czyli dostosowana do zbioru jednofazowego. Owoce średnio ciemnozielone, cylindryczne, wyrównane o idealnym współczynniku kształtu. 3,2 do 3,4 do 1. Owoce są jędrne, trwałe, troszkę grubsza skórka, mało uszkodzeń podczas zbioru kombajnem, bardzo dobra zdrowotność. W sierpniu podczas zbioru jednofazowego było bardzo małe porażenie mączniakiem rzekomym czy kanciastą. Brak tendencji do żółknięcia większych frakcji owoców w całej masie plonu jednofazowego. Super plenny, krótkie międzywęźla. Jest to odmiana mniej krzywiąca się, co ułatwia nam zbiór. Łatwość odchodzenia od ogonka. Także jest to nasza nowość, innowacja.
Proszę Państwa, teraz przejdę do ogórków z przewagów kwiatów żeńskich. Znane Państwu odmiany, odmiana ciemna, ciemnozielona Allianz, odmiana do konserwowania i kwaszenia o okresie wegetacji 62 dni, o owocu grubobradawkowym, wyrównanym, proporcja 3 do 3,1 do 1, owoce smaczne, twarde o małej komorze nasiennej. Jest to odmiana o średniej odporności na mączniaka prawdziwego i rzekomego i wysokiej na parcha dyniowatych. Jest to odmiana preferowana przez przemysł polski. Kolejną odmianą w ofercie firmy Bejo, odmiana Atlantis, również wczesna, 63 dni wegetacji, bardzo plenna do kwaszenia i konserwowania, troszkę jaśniejsza od odmiany Allianz, bardziej smukła, o proporcji 3,1, 3,2 do 1, o doskonałym smaku, delikatnej skórce, rośliny o średnim wigorze i otwartym pokroju, łatwy, odmiana jest łatwa do zbioru. Średnia odporność na mączniaka rzekomego, wirusa mozaiki ogórka, wirusa pierścieniowej plamistości papai i korynę z porozą dyniowatych. Nowością, którą testujemy od 2 lat, a do sprzedaży trafi dopiero w przyszłym roku, jest nowa, wysokowydajna odmiana o przewadze kwiatów żeńskich, o bardzo wysokim udziale kwiatków żeńskich, o bardzo wysokim plonie, owoce grubobradawkowe, średnio ciemnozielone w typie Allianz Atlantis, cylindryczne, świetna proporcja 3,2, 3,3 do 1. Jest to odmiana, która nie przerasta na grubość do końca planowania. I co jest bardzo ważne, co należy zapamiętać w tej odmianie, jest to odmiana o bardzo dobrym wiązaniu owoców, nawet przy niekorzystnym przebiegu pogody. Jest to innowacja w typie PFF, także zachęcam Państwa do wypróbowania. Jeśli ktoś będzie chciał dostać jeszcze na ten sezon próby, proszę się do mnie zgłosić telefonicznie lub mailowo. Zachęcam. Co dalej jeszcze o tej odmianie? Same rośliny są o silnym wigorze i bardzo dobrej regeneracji. Liście średniej wielkości, łatwość zbioru, wysoka odporność na parcha dyniowatych oraz mączniaka prawdziwego. Średnia odporność na mączniaka rzekomego, wirusa mozaiki ogórka, wirusa żółtaczki nerwów ogórka czy wirusa żółtej mozaiki cukinii. Proszę Państwa, dużo zapytań o odmiany jasne, nawet na dzisiejszym czacie. Najjaśniejsze z naszej oferty to Atomik, odmiana uniwersalna, doskonała do kwaszenia, konserwowania oraz na świeży rynek. Owoc grubobrodawkowy, jasnozielony, wyrównany, bardzo smaczny, preferowany przez konsumentów. Nie przerasta na grubość, o fajnej proporcji 3,2 do 1. Jest to odmiana bardzo odporna, to znaczy średnia odporność na mączniaka rzekomego, ale to jest odmiana o wysokim stopniu odporności. Myślę, że numer jeden z oferty Bejo. Średnia odporność na wirusa mozaiki ogórka, mączniaka prawdziwego i żółtaczkę nerwów ogórka. Jest to standard dla przetwórstwa, odmiana preferowana przez liczne skupy i kwaszarnie w Polsce. Kolejną odmianą znaną Państwu jest odmiana Accord. Również jest to bardzo jasna odmiana, delikatnie jaśniejsza od odmiany Atomic, z tym, że jest to odmiana typowo konserwowa z uwagi na jej proporcje owocu, który kształtuje się 2,8 do 3 do 1. Przy zbiorach na konserwę przy tej proporcji, przy danej długości daje, ta grubość tego owocu daje potężne plony, co nie znaczy, że odmiany tej nie możemy uprawiać do
na większe kalibry. Do kwaszenia również się nadaje bardzo preferowana jasna barwa, wysoka odporność na aparcha i korenę sporozę dyniowatych, średnia odporność na moczniaka rzekomego, wirusa mozaiki i żółtaczkę nerwów ogórka. Daje bardzo wysokie i regularne plony owoców przeznaczonych do konserwowania. Tutaj mamy porównanie. Tak jak Państwo widzicie, barwa praktycznie jest ta sama, z tym, że odmiana Atomic jest bardziej wydłużona, odmiana Accord bardziej taka zwarta, krótsza, beczułkowata, co podkreślam, daje niesamowite plony na konserwę. Proszę Państwa, nowość w typie właśnie jasnych owoców, Avenger, nowość jest w sprzedaży obecnie. Owoce grubobrodawkowe, brodawka rzadka, jasno-zielona. Czym się różni? Od Atomika różni się tym, że ta barwa jest bardziej wyrównana. Atomik ma bardziej zarysowane smugi, jasne smugi, natomiast odmiana Avenger, ta barwa jest bardziej jednolita. Nie ma tutaj rozróżnienia między poszczególnymi owocami. Ogólnie wrażenie sprawia takiej ładnej, wyrównanej barwy. Odmiana o bardzo dobrym wiązaniu owoców, odmiana z mniejszym liściem, doskonała do zbioru, wysoka odporność na parchę dyniowatych, średnia odporność na mączniaka prawdziwego, rzekomego, wirusa mozaiki ogórka czy wirusa żółtej mozaiki cukinii. Proszę Państwa, odmiany partonokarpiczne tunelowe. Hitem naszej sprzedaży jest odmiana Amant, jest to odmiana o owocach bardzo jasnych, grubobrodawkowych, cylindryczne owoce o stosunek długości do szerokości 3:1, wyrównane, odmiana bardzo plenna, o silnym wzroście i wysokiej odporności na parchy dyniowatych, średnia odporność na mączniaka rzekomego, wirusa żółtaczki nerwów ogórka. Kolejną odmianą nową w ofercie, można powiedzieć takim ulepszonym amantem, jest odmiana Argument. Odmiana również wczesna, pod osłony w typie amant. Owoce cylindryczne o idealnej proporcji długości do szerokości 3:3, 3:4:1. Owoce kształtne, wyrównane, preferowane przez wymagających konsumentów. Odmiana zyskuje z roku na rok popularność. Także zachęcam Państwa do uprawy tej jasnej odmiany. Tak to się przedstawia w porównaniu do Amanta. Argument jest odmianą o podobnej barwie, jednakże bardziej wydłużonym owocu. I odmiana Absolut, ciemniejsza, również pod osłony rośliny o bardzo dobrym systemie korzeniowym. Odmiana bardzo wierna w plonowaniu, dobra regeneracja, duży wigor, średni międzywęźla, otwarty pokrój, łatwy zbiór. Proszę Państwa, Absolut w Rosji również, tu Państwo zwróćcie uwagę, odmiana o owocach bardzo wyrównanych, ciemnozielonych. I przedstawię Państwu szybciutko trzy odmiany pomidora, znane, cenione odmiany od wielu lat, Polbik, odmiana o dużych owocach powyżej 200 gram. Kolejną odmianą, odmiana Tomsk, nieznacznie późniejszą, 70 dni wegetacji, o większym owocu 200-250 gram, o doskonałym słodkim smaku i wysokiej odporności na choroby. I znana, ceniona odmiana przemysłowa do zbioru mechanicznego, Benito, o bardzo wiernym planowaniu, owoce średniej wielkości 100-120 gram. Proszę Państwa, firma Bejo posiada bardzo szeroki wachlarz odmian do uprawy ekologicznej, również ogórka, odmiana Adam, Amur.
Proszę Państwa, zapraszam również na stronę internetową. Można sobie zajrzeć, poczytać o naszych odmianach. Jak również zachęcam do ściągnięcia programu Kropa.lizer do identyfikacji chorób i szkodników w Państwa uprawach. Dziękuję Państwu bardzo i życzę sukcesów. Dziękujemy bardzo. Pan Paweł Bednarek, firma Bejo Zadań Poland. I do pana Pawła dwa pytania. Pierwsze pytanie, jeżeli chodzi o odmianę do zbioru jednofazowego, odmianę Bejo 3486. Proszę powiedzieć, na jakim poziomie powinna planować odmiana, żeby była taka opłacalność tego zbioru jednofazowego, czyli na jakim poziomie ta odmiana planuje. I drugie pytanie o dwie odmiany Akord i Atom. Która z nich jest odmianą o jaśniejszym zabarwieniu skórki? Jeśli chodzi o odmianę do zbioru jednofazowego, żeby produkcja ogórka, którego przedstawiłem, czyli ogórka mechanicznego tak zwanego, była opłacalna, plony powinny sięgać rzędu 32-35 ton, przy czym taka zależność jest. Przy czym ten plon będzie całkowicie jak gdyby zagospodarowany przez przemysł i skupiony, do czego ewentualnie zachęcam, żeby tutaj bardzo ściśle współpracować z przemysłem, z odbiorcą. Te odmiany powinny po prostu być sprzedawalne w całości plonu, czyli plonu brutto. Jeżeli zakład przemysłowy ma możliwości przetwarzania jak gdyby skupionego ogórka w całości na różne produkty, czy to kostka, czy to przecier, czy to plastry, czy do słoików, na różne jak gdyby wielkości tego produktu, jest to jak najbardziej zasadne. I ten plon 32-35 ton będzie tutaj satysfakcjonujący dla obu stron. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, odmiana, która jaśniejsza, Akord czy Atomik? Tak. Ogólnie odmiana Akord będzie odmianą nieznacznie jaśniejszą od odmiany Atomik. Jednakże, no, tak jak pokazywałem to zdjęcie porównawcze, jest to bardzo zbliżony kolor. Dziękujemy bardzo serdecznie. Pan Paweł Bednarek.